Witam Was serdecznie. Nazywam się Roxana Brzuska. Jestem przyjmującą w Ostrowcu Świętokrzyskim. Gram tutaj już od 2 sezonów. Mam skromne 1,80 m. Moja siatkówka zaczęła się dosyć późno. Zaczęłam grać w trzeciej gimnazjum. Z trenerem chodziłam za rączkę, uczyłam się na biegu do ataku. Także dość późno moja kariera się zaczęła, siatkarska. Pierwszy występ, powiedzmy, w profesjonalnym klubie to był Toruń, Budowlanie Toruń. Był to pierwszy mój rok studiów, czyli miałam 19 lat. Tam w ogóle występowałam na pozycji atakującej. I tak przez cały sezon, półtora w sumie sezonu, występowałam na pozycji atakującej. Dopiero później gdzieś to przyjęcie się wykrystalizowało w mojej karierze. No i tak do tej pory jestem, utrzymałam się na tym przyjęciu. Uważam, że dosyć późno zaczęłam, ponieważ w moim wieku dziewczyny, czy to trzecia gimnazjum, czy to już pierwsza gimnazjum, a nawet i podstawówka, to są, prawda, te gra się małe jakieś gierki, dwójki, trójki, młodziczki, kadetki. Ja takiego czegoś nie doświadczyłam, żałuję tego strasznie, ale są jakieś tego plusy. Cały czas jestem głodna gry, cały czas jestem głodna tego, aby się rozwijać, aby pokazywać się na parkietach z jak najlepszej strony. Ostatnio doświadczyłam powołania do szerokiej reprezentacji. Jestem mile zaskoczona, ale to jest takie fajne, to jest taka fajna wisienka na tym torcie, tak? No, cała moja ciężka praca została doceniona, z czego bardzo się cieszę, no i będę dalej dążyła do tego, aby było coraz lepiej. Toruń naprawdę bardzo miło wspominam i zawsze będę do niego chętnie wracać, mam wiele wspomnień. To były moje naprawdę ważne 3 lata w karierze siatkarskiej i mam tam wiele przyjaciół. Powrót do Torunia na mecz no, bardzo wzbudził we mnie emocje. Niestety przegrałyśmy. Zostawiłam tam naprawdę wiele swojego serca i to, że teraz Toruń jest w Ekstraklasie, to naprawdę im szczerze kibicuję. Czy szkoda? Nie powiedziałabym. Ja naprawdę się cieszę, że na razie niczego nie żałuję, co robię w życiu. Tutaj znalazłam się w Ostrowcu nie przez przypadek. Trener Darek do mnie zadzwonił i jakby zgłosił zainteresowanie moją osobą. Wtedy Toruń jeszcze grał w pierwszej lidze. Nie wiadomo, co by się potoczyło, jakby potoczyła się moja droga w Toruniu. Nie żałuję tego totalnie, że jestem tutaj, gdzie jestem. A Toruń, tak jak mówię, cały czas im kibicuję z całego serca. Wychodzi lista, pierwsze co, tak, nie wierzę, po prostu, w ogóle dowiedziałam się to, że tak powiem, z Messengerka, z wiadomości od znajomych, po treningu wchodzę, gratulacje, powołanie do kadry, w ogóle super, no wiedziałam, że będziesz, trzymam za ciebie kciuki, ale mówię, o co chodzi, wchodzę na PZPS, patrzę, powołanie do kadry, szok, totalny szok, wróciłam do domu, usiadłam, odbieram telefony, telefon po prostu gorąca, gorąca linia, cały czas, na okrągło. Rodzice zapłakani, przyjaciółki, po prostu cały czas gratulacje, a ja po prostu siedzę i nie dowierzam. I gdzieś dopiero, szczerze powiedziawszy, do mnie to doszło na drugi, trzeci dzień, potem gdzieś rozmowa z trenerem, żeby nam soduwa nie odbiła, tak zwana. I tak dopiero to gdzieś doszło do mnie później, tak? Ale bardzo miłe uczucie i polecam każdemu. Mój narzeczony, on zareagował, wiedziałem, że będziesz, on po prostu trzyma za mnie cały czas kciuki i to chyba jeden z wierniejszych moich kibiców zaraz po rodzicach. I on po prostu stwierdził, że on to wiedział, dla niego to nie jest totalne zaskoczenie, ale do mnie mówi tak, no to co, odwołujemy wakacje? Ja mówię, że spokojnie, że to jeszcze, mówię, jest szeroka kadra, do że tego wąskiego grona to jeszcze daleka droga, ale na pewno się ucieszył, ale zdaję sobie sprawę z tego, że no, mniej mnie będzie w domu na pewno. Roxana Brzuska prywatnie. No, zdecydowanie szalona, zwariowana i pełna optymizmu osoba. Chyba jestem w drużynie takim małym śmieszkiem. Potrafię rozbawić nawet osobę, która ma totalnie fatalny humor.
zawsze gdzieś tam rozbawię, zawsze gdzieś tam wprowadzę taką luźną atmosferę. Mimo tego, że są ważne mecze rozgrywane, potrafię wyluzować jakby całą drużynę, wprowadzić jakiś fajny żart i myślę, że to jest fajne, że potrzebna jest taka osoba. Ja taka jestem i nie wstydzę się tego, potrafię oczywiście też być poważna, kiedy trzeba. Uwielbiam gotować, bardziej może piec. Jestem łasuchem, uwielbiam słodkości, ale też umiem piec, że tak powiem, fit ciasteczka, fit ciasta, bo wiadomo, sportowcy muszą być fit, także potrafię i to jest takie moje hobby i to mi odpręża. Po treningu czasem fajnie wrócić do domu, coś fajnego upiec, czy to dla narzeczonego, czy to dla dziewczyn, zawsze miło usłyszeć, że coś jest smaczne, także to jest takie moje hobby. Prawdopodobnie, gdy skończę grać w siatkówkę, zajmę się turystyką. Konkretów jeszcze, no, że tak powiem, nie mam, ale jest jakiś tam plan, może jakaś agroturystyka, coś związane na pewno z tym. Myślę, że to będzie fajny plan, tym bardziej, że nad morze Polacy zawsze się wybierają. Przede wszystkim Niemcy też, a zawsze uczyłam się niemieckiego, zdawałam maturę z niemieckiego, także niemiecki perfekt. A moim kolejnym, że tak powiem, celem to jest nauka języka angielskiego. Wchodzi mi to ciężko, ale cały czas dążę do tego, aby się nauczyć tego angielskiego, gdzie w siatkówce to jest bardzo przydatne. Ale dogaduję się z moimi nowymi koleżankami w klubie, więc jest okej. No na pewno chciałabym zdobyć Mistrzostwo Polski, ale to jest tam jakieś tam, no może marzenie, cel, żeby być w takim zespole, znaleźć się, ale nie ukrywam, że no takim najgłębszym marzeniem to chyba wyjazd na tą olimpiadę z kadrą i zdobyć medal i to chyba jest moje największe takie marzenie. Mam nadzieję, że się kiedyś zrealizuje. Marzenie życiowe może dla niektórych wyda się takie błahe, ale dla mnie to jest stworzyć szczęśliwą rodzinę, właśnie z domem, gdzieś tam w przyszłości dzieci, kochający mąż, wokół mnie zaufani i ciepli przyjaciele, rodzina, rodzice i będę najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi.